Wielkimi krokami zbliża się posiedzenie FED, na którym ma nastąpić obniżka stóp procentowych. Pierwsza obniżka stóp procentowych um, od bardzo wielu lat jeszcze w grudniu ubiegłego roku Fed podnosił stopy procentowe. Co więc stało się, iż w tak krótkim czasie zmienił zdanie? No cóż, przede wszystkim widzimy symptomy spowolnienia w globalnej gospodarce. Amerykańska gospodarka przez dłuższy okres czasu trzymała się nieźle, między innymi za sprawą cięć podatkowych, które administracja Donalda Trumpa zaaplikowała w 2017 roku. Jednak w momencie kiedy wpływ tych Działań wygasa, a jednocześnie te trochę wyższe stopy Fedu, bo one historycznie i tak były bardzo niskie, ale, ale jednak w kontekście ostatniej dekady były to wyższe poziomy. One zaczęły też powoli gospodarce lekko dawać się we znaki. No i wydaje się, że ta słabość globalnego handlu, globalnego przemysłu, którą widzimy szczególnie w Azji, ale też w niektórych krajach Europy Zachodniej, przenosi się powoli. Także na Stany Zjednoczone. Dodatkowo Fed jest pod ogromną presją e, polityczną. Donald Trump już bardzo otwarcie e, krytykuje mm, Jerome Pawella za to, że ten nie obniża stóp procentowych, bo wiadomo, że niższe stopy procentowe na rok przed wyborami prezydenckimi w USA pomogłyby Trumpowi pochwalić się sukcesami gospodarczymi, a ewentualne głębsze spowolnienie byłoby dla Trumpa ewidentnym czynnikiem ryzyka. Co taka? Pierwsza od dawna obniżka stóp procentowych oznacza y, dla rynków. No, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że rynek już oczekiwał tego ruchu od dłuższego y, czasu oczekuje nie tylko jednej, ale wręcz serii kilku obniżek y, stóp procentowych. Wydaje się jednak, że y, z punktu widzenia amerykańskiego dolara, który cały czas jest blisko, Wieloletnich szczytów wobec większości innych głównych walut. Jest to jednak czynnik ryzyka, szczególnie, że Stany Zjednoczone cały czas notują duży deficyt budżetowy. Dopiero co kongres wyraził zgodę na podniesienie limitu zadłużenia, więc ten dług będzie, będzie rósł, więc te niższe stopy procentowe mogą dolarowi w perspektywie kilku miesięcy Podciąć trochę skrzydła. Dla rynków akcji tradycyjnie niższe stopy procentowe są postrzegane jako dobra informacja, jest to niższy koszt pieniądza, a zatem te pieniądze chętniej są lokowane w bardziej ryzykowne aktywa. Pamiętajmy jednak o tym, że kiedy dwukrotnie poprzednio Fed po raz pierwszy obniżał stopy procentowe po dłuższej przerwie, czyli w latach 2007 i 2000, była to zapowiedź problemów, które dopiero Miały nadejść problemów e, gospodarczych, jak i e, problemów dla e, rynków akcji. Innymi słowy, to, że Fed obniżał stopy procentowe, no, było e, pewnego rodzaju wyrazem e, pogarszania się sytuacji, która dopiero później przez rynki została e, dostrzeżona. Oczywiście nie możemy mieć pewności, że tak samo będzie tym razem, wręcz jest wiele głosów mówiących o tym, że tym razem sytuacja jest inna, że te niż obniżki stóp procentowych pomogą, ale trzeba też pamiętać o, e, o tym, że same obniżki stóp bez poprawy sytuacji, makroekonomicznej nie wystarczą.